Witajcie! W tym odcinku złożymy komputer z domu. Nazwa może brzmieć nieco dziwnie, ale dokładnie tak. Na razie będziemy zajmować się tylko tym oraz moimi potyczkami podczas składania. Więc może na początku zajmijmy się płytą główną marki Gigabyte. Wiem. Model GAEP35DS3. Płytę tą mam w domu i po prostu na niej będziemy wszystko bazować. Jedyne co mnie bardzo szczęśliwia to to, że ma on port ATA i port dyskietek, więc będzie można zrobić coś fajnego. Prawdopodobnie tutaj podobniemy napęd, ponieważ nie mam takiego na SATę, ale tego dowiecie się w dalszej części filmiku. Kolejne to ramy. Ramów malutko, bo tylko 2 giga. Nie mam niestety więcej. I poza tym też trzeba powiedzieć, że to jest RAM na DDR2, więc nic więcej z tego nie uciągniemy. Ale chociaż 2 giga, chociaż nie jeden, więc dobrze. Kolejne. Może ktoś się teraz zadziwi, zdziwi i umrze. Ponieważ czas na naszą wspaniałą, najlepszą chyba część całego komputera, co teraz ludzie uważają. Czyli karta graficzna. Ja mam kartę graficzną, uwaga, taką. GTX, albo, przepraszam, GT. Chciałoby się GTX. No, może niektórzy już wiedzą, może niektórzy taką mieli. Mamy tutaj 3 porty. Będziemy używać tylko VGA, ponieważ taki mam monitor. Wydaje mi się, że to wszystko z tych głównych peryferii. Jaki procesor, powiem wam później. Więc teraz przejdźmy do napędów wymiennych. Napędem wymiennym numer 1 jest DVD. DVD-ROM Lite-On, wyjęty z komputera jakiegoś w 2020, nawet się nie pytajcie. I tutaj jest on na AT, więc właśnie dlatego się cieszę, że płyta ma AT. Kolejną rzeczą jest taki oto piękny dysk twardy. WD Caviar, 80 GB. No wiem, talerzowiec. Ale taki, jaki my zainstalujemy system, to myślę, że uciągnie i da radę, więc nie ma co płakać. Mam kolejną rzecz, jeszcze do płyty, czyli chłodzenie. Oczywiście intelowskie, ale właśnie mam takie. Jest ono nowsze od tego takiego zwykłego chłodzenia, ponieważ ma już tą inną naklejkę, nie tą niebieską, tylko taką czarną. Myślę, że będzie lepiej wydatne, pewnie nie. Kable. I tutaj przechodzimy do istnej bomby tego programu, czyli oto ten piękny zasilacz. O tak, ten zasilacz, on w ogóle jest tak koszmarnie poklejony. Nie, tutaj nie widać, ale naprawdę prawie wszystkie kable są w jakiś sposób drutowane. Serio, ja się nie boję o swoje życie, ale ja się boję o podzespoły, więc trochę słabo, ale chociaż to, że ma, on był stworzony pod ten procesor, który będzie pracował z tą płytą, bo spójrzcie sobie na rok, na lata świetności, już możecie się domyślać, jaki to wspaniały procesor. Jeżeli ktoś nie zna, pamięta, to niech zgadnie, jaki to procesor, niech teraz napisze, jaki to może być. Jedyny plus jest taki, że ma kabel dyskietkowy, oczywiście poklejony. A propos dyskietek, to oczywiście nie mogło zabraknąć napędu dyskietek. Śrubki, śrubeczki do wyboru, do koloru. A to chyba nawet nie do komputera. No i oczywiście obudowa. Dajmy sobie znaczek. Windows. Muszę wam powiedzieć, że strasznie nie lubię tej obudowy. Nie dlatego, że jest czarna. Tylko, że ona jest strasznie miękką blachą, a nie dość, że to nie ma ona ani jacka, ani USB. Więc wszystkie pendrive'y trzeba wciskać tam z tyłu. Ale chociaż ma diody, kurczę, nowoczesny RGB komputer normalnie. Fajną też rzeczą jest ten przycisk reset. Trzeba go, kurczę, wcisnąć normalnie 4-milimetrowym palcem, żeby zresetować komputer, więc to jest na plus. Żeby po prostu się praca nie straciła, żeby się niespodziewanie komputer nie zresetował. No naprawdę, trzeba tak wciskać. O, słyszycie? Zresetowało się. No i ten duży buziął zasilający.
Super rzecz, bardzo mi się podoba. Widać, że elegancka obudowa. A więc witam was z góry, oczywiście nie wywyższając się. Jak to zrobić? Na początku w ogóle przewróćmy tą obudowę. O, i tak będzie najlepiej. Teraz to zdejmijmy. I naszym oczom ukazuje się taki obraz. Niestety nie wiem, jak zrobić, żeby było to bardziej na front, ale dobra, na początku, no właśnie, zaczynajmy od właśnie płyty głównej, właśnie z procesorem. Tutaj procesor jest E7200, ale jeżeli komuś udało się właśnie w komentarzu zgadnąć, no to teraz... Za górami, za lasami, za 70 obudowami, w pewnej szufladzie spoczywał najlepszy, najszybszy, najbardziej doceniany, najmocniejszy procesor świata. E8400. Nie jestem pewien, czy ten procesor będzie wspierany E8400, ale... A jeżeli... A jest. Ale jest powielony, to dziwne. Ale... No właśnie. Wersja BIOS 1, F1 i wersja BIOS F3. To znaczy, ja nie wiem, jaki na tej płycie był BIOS wgrany, bo ja praktycznie tylko... Nie no, chyba raz widziałem tą płytę w pracy. Bo to dostałem ją od kogoś tam. To było 100 lat temu, nie wiem, jaki BIOS ma ta płyta i czy uciągnie, więc na razie zostaniemy przy 7 coś tam. I przy okazji... I może ktoś pamięta, do czego był ten komputer. A więc właśnie może lepiej pojmijmy teraz ten krok wkładania procesora. Na razie zajmijmy się obudową i płytą. Ale zanim to, to jeszcze zamontujemy chłodzenie. Ogólnie to chłodzenie to jest chyba nowe. Ja nie wiem, skąd w domu mam takie chłodzenie. Ale to dobrze, bo dobrze. Będzie po prostu lepiej chłodziło. Co to jest? Dobra, nie byłem na to gotowy. Po prostu weźmiemy to zwykłe chłodzenie z tym kolorowym znaczkiem. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, nie byłem na to gotowy. Po prostu ja to robię razem z wami, żeby było wszystko rzetelnie, żeby było wszystko zarejestrowane na kamerze. Ja jedynie wiem, że działa napęd i dyskietka, a reszty nie mam pojęcia, czy działa, więc wszystko robimy tak jakby na głęboką wodę. Kurde, ja nigdy nie umiałem tego zapiąć. Gotowe. Udało się. Ale ta płyta jest uwalona. Włożymy ramy. Ramy nie wiem, w którą tak naprawdę kieszonkę. W sumie to jest tylko jeden ram, więc może włóżmy do tego pierwszego. Kurde, jak mnie denerwuje to chłodzenie, ono ciągle strzela. No i co, teraz tak na dobrą sprawę? No to wkładamy ją do płyty i śrubkujemy. Ja już sobie wcześniej wypoziomowałem te nóżki od płyty, żeby mi było po prostu szybciej i prościej. No a więc teraz z tych moich śrubek, które tu mam, czekajcie, bo ja je zgubiłem. A dobra, są. Będzie skręcanie. Nie no, co jest z tą śrubką? Nie mogę jej wkręcić. Nie no dobra, niech już tak będzie, bo jeszcze mi pęknie ta płyta. Nie wiem, co pierwsze włożyć. Czy kartę graficzną, czy już dyski? Choć włożyłbym pierw kartę. Nasza największa gwiazda tego sezonu. Podajcie, zgadnijcie, co to za karta. W następnym odcinku się dowiecie. Zwycięzcy dam, nie wiem, odpiszę w komentarzu. I tak wszystkim odpisuję, bo uwielbiam komentarze. Nie no, czemu to takie krzywe? Okej, siedzi. Jest, udało się. Teraz wystarczy przykręcić znowu śrubką. Nie no, tych śrubek mi nie starczy. Co to? Czy to jest śrubka od komputera? No, nie wydaje mi się, czy to jest śrubka od komputera. Ale wkręcę, może będzie pasować. Nie no, to jest po prostu, żeby się trzymało. Takie na słowo. Ej, nie jest źle. Wykorzystałem na razie tylko 5 śrubek. Jeszcze 150 tysięcy. Gdybym robił to bez was, moich tutaj kochanych, ulubionych widzów, to bym już montował zasilacz. Ale chcę, żebyście coś widzieli, dlatego wmontujemy teraz napęd DVD. Dobra, chyba siedzi. Przykręcę to na jedną śrubkę. Mam nadzieję, że to się nie popsuje. Niestety brakuje śrubek bardzo. No nie, i on się cofnął w rozwoju chyba. Nie, wiecie co, to chyba tak powinno być, dobrze. Kręcamy z powrotem. Pięknie siedzi, super.
Świetnie, idealnie, cudownie. Jeżeli już jesteśmy w pionie obudowy, to może wyjmijmy sobie to i włożymy napęd dyskietek. Chyba zobaczę światłość po 300 latach. Matko, widzę. Widzę! Palce, buzie widzę. Buzie widzę! Dyskietka to jest w ogóle komedia, bo ona jest srebrna, a obudowa jest czarna. Szkoda, no ale no nie mam innej dyskietki, a chcę mieć w tym komputerze dyskietkę, jakby na wypadek BIOS trzeba było zaktualizować. Ej, to nawet nie tak źle wygląda. Ej, spójrzcie, ej, ładnie wygląda, a myślałem, że będzie gorzej. Znowu wkręcimy na jedną śrubkę, tyle że dyskietkę można wkręcać na takie dziwne coś. Właśnie taka śrubka. Jest jeszcze inna śrubka na dyskietkę, ale jej nie widzę. Trzeba utrzymać pion, bo to jest estetyczność. Estetyczność górą, jestem perfekcjonistą. No i takie honorowe, została ostatnia śrubka na właśnie dysk. No, obudowa się robi coraz cięższa. Tutaj w tej obudowie jest zastosowany taki fajny aspekt, że dysk jest na dole. Chociaż, że kiedyś to było nie do pomyślenia, bo dyski były wyżej, to teraz w obudowach zaczęło być stosowane właśnie te dyski na dole. Dyski teraz w nowych komputerach, jeżeli jakieś są, jeżeli teraz się nie zesrali na te NVMe, co są w płycie, to zapewne mają właśnie wyżłobienie na dole, żeby nie zajmować miejsca na LEDy. O matko, co ja tu znalazłem? Jeszcze to, to jest głośniczek bipujący. Tak. To podłączymy, ale za chwilkę, bo tego nie musi być w obudowie. W ogóle wydaje mi się, że tu gdzieś tu było takie wyżłobienie na głośnik. To i tak nic, bo ten głośnik i tak tylko brzęczy, więc nie ma po co takiego dużego głośnika pakować i to jeszcze pewnie 8-ohmowego. No już pewnie, już biegnę, aż się rozwaliłem na zakręcie. Na zakręcie. Jak to usłyszałem. To tam już się skończyło? Dobra, nie pozostaje nic innego jak tak, ponieważ okazało się, że nie ma miejsca. Co to za obudowa? O nie, on się będzie trochę huśtać. Tutaj trzeba drugą śrubkę. Czekajcie, czy mi starczy do obudowy? Raz, dwa. Dobra, wkręcimy jakąś taką dziwną. Ohoho, ale będzie zabawnie z odkręcaniem tego. Dobra, teraz stoi dysk normalnie, jest dobrze. Zobaczcie sobie, jak on wystaje. To jest hit. To jest hit po prostu tego sezonu. Jest problem, ponieważ nie mogę znaleźć kabla ID. Jednego chociaż, żeby był jeden wyrwany, a drugi taki zwykły. Ponieważ... gdzie się podziały te kable? Przecież ja nie mam 200 tysięcy. Jedyne co znalazłem to. I nie da się tego użyć, no bo patrzcie jak to wygląda. A więc teraz muszę znaleźć, kurczę, jakiś kabel. Dobra, znalazłem takie coś. Pamiętam, że ten kabel coś nie stykał, ale mam nadzieję, że w tym będzie, bo on był tylko w jednej płycie, to może w tej nagle zacznie magicznie działać. Też musiałem wybrać ten, ponieważ znalazłem drugi kabel i on działa. Tylko, że on był bardzo krótki. Mamy ten kabel, możemy w końcu składać te kable. Tylko ja jeszcze nie wiem, jakie oznaczenia mają SATA. Bo muszę przecież jakoś podłączyć dysk. Wiem, że jak podłączę SATA do tego i tamto do tego, to będzie działać, ale chcę wykorzystać pełny potencjał tego, co chcę tu podłączyć. Więc jak podłączę, kurczę, napęd DVD na 6 GB, a dysk na 3 GB, to co mi to da? Powinno być na odwrót, ale ja tego nie wiem, więc muszę to sprawdzić. Dobra, wracam do was po chyba 20 minutach, bo czytałem instrukcję, znalazłem, udało mi się znaleźć instrukcję, brawo, brawo. No i dowiedziałem się tego, że tak naprawdę te fioletowe cosie to są do, jak chcemy się zrobić raid dysku. Nie taki w Minecrafcie, tylko taki połączeniowy. Więc tak na dobrą sprawę podłączymy sobie pod te dwa tutaj, pierwszy dysk i drugi napęd. I tak naprawdę to tylko pod dysk, ponieważ napęd jest na co inne, więc spoko. No nie. No nie. Wiecie, czego ja się teraz dowiedziałem? Że ten kabelek jest za krótki. No nie, i jak ja to teraz zrobię? Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to przepuścić go gdzieś tutaj albo jakoś, żeby... i wtedy by doszło. Okej, moi drodzy. Udało się wykonać. Musiałem właśnie wymontować ten napęd i zrobiłem taki rakamakafon. Wyjąłem z uchwytu tą jedną blaszkę trzymającą, zasłaniającą napędy i w taki sposób mogę sobie przepuścić tutaj po tej ściance tam kabelki i one wychodzą tutaj i normalnie teraz mi starcza tych kabelków do tam, do tej płytki, więc jestem ucieszony, udało się, superowa sprawa. A więc teraz przyczepmy sobie kabelki i nasz brzęczek buzerowski, kikbutowski.
No i dobrze, podczas jeszcze pauzy tutaj zrobiłem, podłączyłem ten głośniczek, żeby nam coś pikał, żeby nam coś powiedział w momencie, kiedy jakby coś było nie tak z płytą. No i ja chyba po prostu to przyspieszę, jak będę podłączać wszystkie kable tutaj do dyskietki, tu na dynę napędu, właśnie do dysku. Wtedy jeszcze zamontuję zasilacz i zobaczymy, jak to będzie. Okej, myślę, że to na tyle. Z tego powodu, że właśnie ten komputer będzie stał jak stał, ja zamienię tutaj tę obudowę z tą, z tamtą i ją skręcę szybko. A więc tak właśnie prezentuje się złożony, gotowy do pracy komputer. W następnym odcinku uruchomimy go i zobaczymy, jaką ma wydajność. A więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapki w górę, zostawiajcie subskrypcję, aby nie ominął Was drugi filmik z tego komputera, w którym będziemy testowali go pod kątem gier i pod kątem wszystkiego. I też zobaczyć, czy w ogóle działa. Piszcie też, jaki model ma ta karta graficzna, którą włożyłem. Ten, kto wygra, to zaserduszkuje i mu odpisze. A więc piszcie właśnie komentarze i piszcie też komentarze takie zwykłe, na przykład to, że tam fajny film czy coś takiego. No i wyczekujcie drugiego filmu, ja już jestem podekscytowany, więc ja to teraz idę montować. No i pozdrawiam Was, trzymajcie się ciepło, pa pa!